Dzień dobry, z tej strony Miłosz z bloga Uwaga, rzucam i zapraszam Cię na pierwszy odcinek podcastu, a dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o tym podcaście, który jest niewątpliwie eksperymentem i sam jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. Oprócz tego powiem parę słów o mnie, kim jestem, jak się moja przygoda z dartem zaczęła oraz w którym kierunku ten profil będzie zmierzał dalej. Także, tak jak wspomniałem, jakiegoś konkretnego pomysłu na ten podcast nie mam. Tak sobie pomyślałem, że będę wrzucał moje jakieś tam komentarze a propos turniejów, tego co się działo u mnie w głowie, ponieważ jestem dużym zwolennikiem analizowania, szczególnie swoich porażek, z których można wiele wynieść, więc takie powiedzmy jakieś złote myśli mógłbym zapisywać, a być może komuś się to przyda. Oprócz tego mógłbym też w ramach podcastu komentować jakieś tam aktualności z wielkiego świata darterskiego, na przykład to, że Peter Wright <laughs> przebrał za teksówkę ostatnio w USA. No i oczywiście, jak to u mnie, na innych projektach na pewno będzie dużo merytoryki. Merytoryki. Postaram się Wam przemycić jak najwięcej przydatnych informacji i mam nadzieję, że te moje przemyślenia czy też komentarze również będą dla Was przydatne. Ogólnie, jak sobie tak myślę, że w ogóle mam nagrywać podcast od Darcie, to mam takie mieszane uczucia. Z jednej strony. Fajnie, bo się wkręciłem. Na pewno będzie to dla mnie coś ciekawego, ale z drugiej strony będzie to bardzo trudne. No ale cóż, rzeczy trudne robię od ręki, na niemożliwe trzeba trochę poczekać, jak to się mówi. Eee, a w ogóle do rozpoczęcia nagrywania tego podcastu zostałem zainspirowany nieco, słuchając dzisiaj odcinka podcastu doradcy TV, czyli Tomasza Jerozzka z Markiem Jankowskim. Oni mówili właśnie poniekąd o podcastach, o biznesie w podcastach, ale tam padło takie zdanie, że jest bardzo duży niedosyt podcastów w Polsce. Czytaj, dosyć sporo ludzi już słucha podcasty, jak dobrze pamiętam, to, to było około 40%. Ale tych podcastów na całą Polskę jest tylko 7 tysięcy. Także tutaj nisza jest zdecydowanie do zagospodarowania. No i nie wydaje mi się, w sumie researchu nie robiłem, ale strzelałem w ciemno, że podcastu o darcie nie ma. Także być może będę pierwszy, mam nadzieję, że mi się to fajnie uda, że będzie się fajnie słuchać, i że przede wszystkim dla Ciebie słuchaczu będzie to interesujące. Tak jak już wspomniałem, prowadzę też inne projekty. Takim największym jest Świadomy Trening. Znajdziesz również podcast o takiej nazwie: świado nazwie Świadomy Trening. Mówię tam o zdrowym stylu życia, treningu siłowym, ruchu, diecie, właśnie wszystkim, co się kręci wokół zdrowego stylu życia. Oprócz tego nagrywam sporo TikToków. Właśnie na TikToku jestem najbardziej aktywny. Wcześniej był to Instagram, na Facebooku przeklejałem po prostu. Posty z Instagrama, także tutaj za dużo działalności nie było. No niestety ja prowadzę to wszystko sam, także mam ograniczone zasoby czasowe. Szczególnie, że pracuję na pełen etat jako programista i prawdopodobnie zbyt szybko to się nie zmieni. A oprócz tego na papierze studiuję dwa kierunki studiów, więc tego czasu jest naprawdę niewiele. Szczególnie, że nie chciałbym zaniedbywać tego mojego głównego projektu, czyli świadomy trening. I już teraz z góry muszę Ci powiedzieć, że nie mogę obiecać żadnej regularności tutaj. Oczywiście mogę obiecać, że się postaram, niemniej tak jak mówię, jestem tylko człowiekiem, mam ograniczony czas i on jest największą barierą, bo naprawdę gdybym miał więcej czasu i gdybym mógł, to już bym dzisiaj nagrał sobie z 20 odcinków tych podcastów, ustawił sobie, żeby co tydzień <laughs> przez 20 tygodni się publikowały i miałbym już pół roku tego podcastu z głowy i mógłbym Ci powiedzieć, że hej, mam już 20 odcinków, przez pół roku na pewno co tydzień będzie odcinek. Niemniej nie mogę niestety czegoś takiego gwarantować, aczkolwiek tak jak mówię na pewno będę się starał i taka moja wstępna deklaracja to co najmniej jeden odcinek tygodniowo. Mam nadzieję, że uda mi się to utrzymać, ale tak jak mówię nic nie obiecuję. Dobra, o podcaście jako tak opowiedziałem to jeszcze trzy słowa o mnie. W tym pierwszym początkowym odcinku. Grał w darta od pięciu miesięcy i dosyć łatwo mi zapamiętać datę, kiedy zacząłem grać w darta, ponieważ był to finał Mistrzostw Świata 2022, które wygrał Peter Wright, mój ulubiony zawodnik. W sumie nie wiem, czy mogę się tutaj tak konkretnie określać. Mam nadzieję, że to nie jest problem. Tak od dawna już kibicuję temu zawodnikowi. Zresztą w ogóle zacząłem się interesować dartem, jak w 2020 roku, właśnie były finały Mistrzostw Świata, znaczy to był przełom 19,20, no i tam też, jak wiecie, wygrał właśnie Peter Light. No i tak się zastanawiałem teraz w tym roku, dlaczego w ogóle wtedy nie zacząłem grać. Oczywiście natknąłem się totalnie przypadkowo, w sensie leciał tam na TVP Sport chyba mecz i mówię, no kurde w sumie ciekawy sport, może trochę nudny. Oczywiście jak każdy, kto w ogóle nie miał styczności z tym sportem, tak myślałem. No ale mówię dobra, obejrzę. No i zobaczyłem, że tam publika się bawi, w ogóle rzucają, fajnie, wszystko do celu. E, zobaczyłem właśnie kolorowego Pitera, jeszcze wygrał to mistrzostwa świata i się tak, kurde, trochę wkręciłem, ale w sensie wkręciłem się Podczas tego turnieju czekałem na finał Mistrzostw Świata, tam chyba był, był 1 stycznia w tamtym roku, jak dobrze pamiętam. No i finał się skończył, i w sumie tyle. A po tym finale Mistrzostw Świata w tym roku, oczywiście w 2021 też oglądałem, jak wygrał Price, ale w tym roku coś tak mnie tchnęło, że w sumie czemu ja bym nie miał rzucać. No, i poszedłem sobie tutaj do okolicznych barów. Chodziłem praktycznie codziennie. Znaczy, chodziłem codziennie, bo w sumie trenuję codziennie poza dwuty dwutygodniową przerwą, kiedy byłem na urlopie, w sumie dokładnie 9 dni. To od 3 stycznia codziennie rzucam do tarczy. I poniekąd jestem z tego dumny: pół roku, niedługo, 5 miesięcy dokładnie w tym momencie. Z małym haczkiem, no ale udaje mi się wytrzymać. Znaczy, wytrzymać rzutam codziennie i jestem z tego zadowolony. Chciałbym to podtrzymać, bo takim właśnie moim głównym celem było, żeby się w ten sport zaangażować. Bo jak za chwilę ci powiem, ja uprawiałem naprawdę bardzo wiele sportów i we wszystkich byłem na takim powiedzmy przeciętnym poziomie i sobie. Postanowiłem, że chciałbym tego DARTA trochę bardziej przycisnąć, ponieważ trening DARTA jest stosunkowo prosty, mogę to wykonywać w domu. Biorę sobie po prostu lotki podczas przerwy, na przykład w nagrywaniu podcastu, pisaniu artykułu czy cokolwiek innego, i mogę sobie odbywać trening w tym czasie. Także to jest zdecydowanie prostszy sport do trenowania niż te, co uprawiałem wcześniej. Także postanowiłem sobie, że chcę tu do jakiegoś poziomu dojść, do jakiego to się okaże. Oczywiście o moich przygodach z Dartem też będę w tym podcaście mówił. No, i zobaczymy, co z tego wyjdzie po paru latach. Bo wiadomo, trzeba być cierpliwym. Ja po pięciu miesiącach i tak jestem zadowolony z tego, co na tę chwilę prezentuję. A mam nadzieję, że wszystko co najlepsze jeszcze przede mną. Także tak, no właśnie, po finale Mistrzostw Świata 2022 wziąłem lotki do ręki, poszedłem do baru, zacząłem rzucać. No, i tak się wkręciłem, tak mi zostało. Oczywiście po jakimś czasie sobie kupiłem do domu cały sprzęt. Tarcza, ring, stojak, bo mam wynajmowane mieszkanie, nie chciałem wiercić. Do tego jakaś mata na odbite lotki, no i oczywiście lotki. Zaczynałem od lotek brasowych. Nie wiedziałem, czy mi się w ogóle spodoba. Lotki to był w ogóle pierwszy zakup po prostu wziąłem lotki do baru i zacząłem w barze rzucać swoimi lotkami do tarczy. Oczywiście brasowe to były lotki Winmau, i jakoś mi tak pozostało, że właśnie mam najwięcej sprzętu od Winmau. Zresztą tarcze i ring też mam od Winmau. No i tak sobie te, te, te pięć miesięcy. Przemknęło. Miałem jeszcze ambitne plany, żeby co tydzień być na turnieju w ogóle, i przez wiele z tych tygodni mi się udawało. Niestety, tak jak powiedziałem, zbyt dużo czasu nie mam. Poza tym, byłem na urlopie, inne obowiązki, także niestety nie udaje mi się być co tydzień. Ale na dość dużo tych turniejów chodzę, no bo ta rywalizacja to jest jednak to, co mnie kręci. Lubię, lubię rywalizować, mimo że na razie częściej przegrywam. Niemniej, no fajnie jest stanąć w rywalizacji, mówię, wiele sportów wyprawiałem, w sumie mogę wymienić, jakie to były sporty z takich, że tak powiem, e, najbardziej oczywistych, no to grałem w piłkę, tam nawet na poziomie trzeciej ligi przez chwilę, chociaż debiutów w tej lidze nie miałem, najwięcej grałem w siatkówkę i tutaj miałem nawet jakieś medale jednej, drugiej mistrzostw Polski, medale akademickich mistrzostw Polski, byłem na... Olimpiadzie Młodzieży, także tutaj najwięcej grałem i chyba na najwyższym poziomie. Przewinęła się też tam gdzieś ręczna kosz, nawet lekka atletyka, jakieś biegi, skoki w dal, Pchnięcia kulą chyba nadrzucem oszczepię kiedyś, no ale najbardziej w tej chwili jestem powiązany z siłownią, o czym mówiłem. Mam właśnie ten projekt świadomy trening, gdzie na samym początku myślałem, że będzie tylko o treningu siłowym, ale się przestawiłem nieco w kierunku właśnie zdrowego stylu życia. Takiego bardziej dla nazwijmy to przeciętnego kowalskiego. Boże biorąc pod uwagę ilość osób trenujących siłowo pod jakiś konkretny cel, na przykład trójbój siłowy jest ich o wiele mniej, a ja chciałem po prostu, żeby Polakom żyło się lepiej żeby nie chodziły mity typu dieta sokowa, odkwaszanie, posty i tym podobne rzeczy. Także postawiłem sobie za cel edukację Polaków właśnie w tych tematach i myślę, że idzie mi całkiem dobrze. TikTok pomógł mi się fajnie wybić. Jak na razie po kilku miesiącach mam już 15 tysięcy obserwujących na tym kanale, także jestem zadowolony. Ludzie chwalą moją robotę, także mam nadzieję, że ten projekt, uwagę rzucam, tylko powieli ten drugi projekt i też będziecie zadowoleni z mojej twórczości. No a oprócz tych sportów, które wymieniłem wcześniej, też sporo czasu przegrałem w Bilarda. No i Bilard mi się naprawdę bardzo podoba. Gdybym mógł, to też bym codziennie w niego grał. No ale właśnie, trzeba pójść do klubu, trzeba sobie trochę pouderzać. No i to niestety jest dużo bardziej czasochłonne niż rzucanie do tarczy. Więc dlatego zmieniłem swój główny sport z Bilarda na lotki. W bilarda też tam pogrywałem w jakieś lidze, w snukera też sobie grywałem. Także sport, kategoria sportu została ta sama: no bo i to, i to jest sportem dokładnościowym, no ale dokładna charakterystyka jest zupełnie inna. Kto wie, może jak już będę na jakimś wysokim poziomie grał, to będę jak Price, że <laughs> z paru dyscyplin fajnie by było. Nie mniej mówię, zobaczymy, co się z tego darta zrodzi. Dobra, i jeszcze parę statystyk z tych 5 miesięcy. Tak jak mówiłem, trenuję prawie codziennie, poza tym 9-dniowym urlopem. E, maksów rzuciłem 12, z czego 3 na turnieju. Myślę, że spoko wynik. Pierwszego maksa rzuciłem po trzech tygodniach, potem drugiego chyba po kolejnym miesiącu. Potem było długo, długo nic i przez tam ostatnie parę tygodni mi więcej tych maksów pada, więc dobrze to rokuję. Najwyższe zakończenie na turnieju udało mi się zrobić 154. I, ty, I na turnieju w domu wyższego mi się nigdy nie udało. Poprzedni rekord to był w domu mi się udało zamknąć 111 i to w taki dziwny sposób, że <grafy> pierwsza lotka poleciała w jedynkę, no i potem 60 i czerwony środek. No a tu mi się udało 2 60 i trzydziestkę dwójkę. Mój ulubiony double swoją drogą, jak na razie. Także jestem zadowolony. Fajnie mi to wyszło i swoją drogą to właśnie było jakiegoś dnia, którego mi totalnie nie szło. Wszystkie lotki mi wpadały pod jakimś dziwnym kątem, w prawo, w lewo, latały jak chciały. I to zakończenie też mi wlatywało właśnie te dwie sześćdziesiątki w ogóle. Jedna w jedną stronę była odchylona, druga w drugą. Double wszedł ładnie, co prawda. No ale widzicie, nawet jak wam nie idzie, to może wpaść coś fajnego. No i właśnie tego typu przemyślenia, że zawsze, żeby przy każdej lotce się skupić na celu. No, bo widzicie, te dwie lotki mi wpadły jakoś tam krzywa, mimo wszystko wziąłem głęboki wdech, przymierzyłem tego dubla, wpadło fajnie, jestem zadowolony, mam nowy rekord, nie? Także właśnie. Tego typu rozkminy, które teoretycznie mogą być oczywiste, ale tak naprawdę dopóki ktoś nam nie powie, to sami na nie nie wpadniemy. Także zobaczymy, co się urodzi. Tu już bym miał pierwszą, <głos》>, pierwszy taki komentarz, jeżeli bym nagrywał podcast. No i w ogóle trochę szkoda, że tak późno się za ten podcast zabrałem, no bo już całe 5 miesięcy gram. Także na samym początku w ogóle sobie też myślałem, żeby założyć ten projekt na początku, czyli 3 lutego. Myślałem, żeby założyć projekt, właśnie dokumentować, jak ten mój postęp idzie. Trochę się zbierałem, co prawda na TikToku, Instagramie i YouTube, w sumie, bo wrzucam tam też te TikToki. Profil uwaga rzucam jest, ale tych filmów to tam było, nie wiem, kilkanaście, może. Także coś tam działałem, ale tak chaotycznie. Teraz mam nadzieję, że się to nieco ustabilizuje, szczególnie z tym podcastem, bo mam nadzieję, jak słychać, lubię mówić, dobrze mi to idzie. Cieszę się, że mogę w ten sposób przekazywać wiedzę. Jest to dla mnie wygodne, stosunkowo szybkie, co też jest dla mnie ważne, biorąc pod uwagę moje zasoby czasowe. Także mam nadzieję, że teraz będzie się to działo w sposób odpowiedni i że za jakiś czas będę mógł mówić do większej ilości osób niż tylko do dziewczyny i rodziców, bo jak to zwykle bywa, jak się jakiś projekt zaczyna, no to rozmawiałem właśnie do psa, do dziewczyny, do chłopaka. Ta widownia jest mała, ale po jakimś czasie to się zbiera, także mam nadzieję, że uda mi się za jakiś czas tutaj niezłe grono osób zainteresowanych dartem zebrać i kto wie. Może kiedyś właśnie tak mi przyszło do głowy, może kiedyś jakiś turniej zorganizujemy, zobaczymy, fajnie by było zorganizować taki turniej dla słuchaczy, to by było coś. I w sumie w tym miejscu już mogę sobie postawić pierwszy cel. A propos tego projektu także wyszło w praniu. Zobaczymy jak się skończy. Jeszcze w sumie, jeżeli miałbym postawić cel, to tak już swoją drogą, kolejna taka mini porada. Jak stawiamy sobie cel, to on powinien być smart, czyli Powinien być skonkretyzowany, czyli konkretny. Czyli, że mogę konkretnie określić, co chcę zrobić. Chcę zrobić turniej, czyli to tu jest ok. Mierzalny, tutaj też jest ok. Czyli albo zrobię, albo nie zrobię. Prosta miara. Dalej, atrakcyjny, czyli dla osoby, która ma go spełniać, ma rzeczywiście mm, oczy, mają się zapalać, jak sobie o nim myśli. No i dla mnie też by był atrakcyjny taki C. Potem mamy R, czyli realny. No wydaje mi się, że ten cel jest realny, tylko po prostu trzeba dużo pracować. No i zabrakło mi właśnie litery T, dlatego wpadłem w ogóle na tą koncepcję smart. Zabrakło T, czyli określony w czasie, to wszystko ogólnie od angielskiego było. I tutaj T to jest time. No i właśnie sobie myślałem w jakim czasie to określić, ale nie będę się tutaj deklarował. Zobaczymy jak się projekt będzie rozwijał i wtedy sobie pomyślimy. Dobra, bo powiedziałem o jak powiedziałem high finish, co do quick finishów, to pod 20 lotką jeszcze mi się nie udało. Udało mi się 3 razy skończyć 21 lotką i parę razy już nawet nie liczyłem 22. Być może tak samo jak maksy liczę od samego początku, tak samo będę liczył wszystkie zakończenia tam poniżej 20 albo poniżej 18. Że wiecie, jak tam za 10 lat sobie spojrzę, to tam będzie kilka tysięcy na każdej cyferce, mam nadzieję. Tak, ale tak jest tak, liczby mnie kręcą, bo w ogóle jestem podwójnym inżynierem, także liczb będzie tu na pewno dużo. No i w sumie DART jest taką liczbową grą. Trzeba trochę liczyć, co prawda nie za dużo. Gra z samych zasad jest bardzo prosta, odmiana 501. No ale mimo wszystko, trochę tej matematyki jest, trochę można policzyć, nawet na najwyższym poziomie czasem zdarzają się błędy, także trochę matematyki jednak tutaj jest. No i jeszcze co do średniej, to udaje mi się grywać regularnie na średniej 40-50 całe mecze, a ostatnio zagrałem cały mecz wygrany 3-0 na średniej 60. Także, tak jak mówię, jak na te 5 miesięcy, to jestem naprawdę zadowolony. W sumie nie wiem, czy to jest jakiś dobry wynik, czy słaby. Oczywiście możecie mi się pochwalić w komentarzach, w mailach, jak to u Was wyglądało. Ja jestem zadowolony, trenuję, patrzę na ten progres. W sumie a propos progresu, no to jak zaczynałem, to wiadomo, ta średnia była raczej koło 30%. Potem właśnie po miesiącu, dwóch podskoczyła w 40, okazjonalnie i to oczywiście w domu z komputerem. A teraz już regularnie grywam na 40, 50 i nawet się zdarza jakaś 60. Także progres jest realny. Na samym początku myślałem, że sobie będę właśnie jakoś co tydzień to notował w taki ładny sposób i potem wykres narysuję, no ale niestety nie wyszło. To nie wyszło, ale podcast wyszedł. Może dzisiaj jest pierwszy odcinek i mam nadzieję, że. <noise> ostatnie na pewno nie, ale mam nadzieję, że to wszystko fajnie się rozwinie. Tak jak już mówiłem, trochę szkoda, że tak późno zacząłem. No bo mógłbym właśnie skomentować przebranie taksówki i barw USA Wrighta, czy też 150 na 3 bóle witloka. To na pewno dużo rzeczy mnie ominęło przez te 5 miesięcy, które mogłem tu nagrać, ale cóż, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Zaczynamy od. Dzisiaj od 9 maja to nagrywam. Podcast pewnie jutro zostanie opublikowany. No i na koniec. Chciałbym powiedzieć, jak w moim głównym podcaście, czyli właśnie Świadomy Trening, że to wszystko, co dzisiaj do Ciebie miałem, znakowe jest klaszyście, zachęcam Cię do podzielenia się tym odcinkiem z innymi itd., itd., itd. Swoją drogą, jeżeli na jakimś wstępie powiem Dzień dobry, z tej strony Miłosz z bloga Świadomy Trening, to od razu z góry przepraszam, bo jestem prawie pewny, że mi się kiedyś pomiesza albo na Świadomym Treningu powiem z uwaga rzucam. No cóż, taki urok prowadzenia wielu podcastów. Niemniej, to co chciałem Ci przekazać w zakończeniu, to że jeżeli masz do mnie pytania, chcesz do mnie coś napisać, coś zasugerować, to na razie odsyłam na adres właśnie ze świadomym treningiem i ten adres to kontaktmałpaświadometrening.pl, albo możesz też do mnie napisać po prostu na Instagramie, tam też w miarę regularnie odczytuję, także tutaj odsyłam na te kontakty, gdyby była potrzeba. No i co, słyszymy się w następnym odcinku, dziękuję.